Szanowni Państwo, Pani Wiceprezydent Krakowa, koledzy, jestem niezwykle zaszczycona, że mogę tu być i podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami, co jest swoją drogą niezbędne, żeby zminimalizować ryzyko dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń. Jestem prezesem Cypryjskiego Narodowego Komitetu Środowiska i Bezpieczeństwa Dzieci. Jesteśmy powołani przez rząd, ale niestety nie płaci się nam. Jesteśmy tutaj ochotniczo, można powiedzieć, społecznie działamy, ale my jesteśmy wspierani, produkcja różnych materiałów naszych jest opłacana. Naszym głównym zadaniem jest doradzanie ministrowi zdrowia, innym ministrom i innym ciałom rządowym, ale nie mamy żadnej władzy, można powiedzieć. My działamy w celu redukowania ryzyku narażenia na różnych czynników toksycznych. Równie tylko kwestią związanym z promieniowaniem, ale również z tytoniem i innymi kwestiami. I również pracujemy przy szkoleniach ludzi i my pracujemy przy obszarach, które mamy zagrożenia, które nie są w pełni przebadane i działamy na zasadzie ostrożnościowej. To jest fundament naszej misji, proszę Państwa. Po co jest nasz komitet naukowy w tej Radzie, bo oczywiście te praktyki, legislacja, wszystkie często powodują, znaczy często wiążą się z opóźnieniem działań ochronnych. Dlaczego? Dlatego, że mamy kontrowersje naukowe, brak badań, a poza tym potężne interesy gospodarcze. Na przykład rtęć, azbest, tytoń, prawda, i tak dalej. Mam długie doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w komitetach oceny ryzyka w Unii Europejskiej i chciałabym podsumować trudności w ocenie ryzyka w tym obszarze. I tutaj podsumowuję niektóre z czynników, które mają, a więc konflikty w badaniach, konflikty pomiędzy badaniami, niepewność. Także trzeba pamiętać, że skutki wynikają z samego narażenia, z nałożeń się, różnych narażeń. Jest wiele badań, które mówią o parametrach biologicznych, fizycznych. W każdym razie narażenie staje się coraz bardziej zmienną, jeśli chodzi o częstość, czas trwania i źródła. Te obszary intensywności istnieją, są bardzo podobne jak przy związkach chemicznych, co powoduje, że bardzo trudno jest określić poziomy bezpieczne. Mamy również duże narażenie, szerokie narażenie, co powoduje, że bardzo trudno jest znaleźć populacje do grup kontrolnych, które nie są narażone. Długoterminowe efekty nie zostały wciąż jeszcze określone i często wymagają, czy jakby one się rozpociągają na obszar zainteresowania różnych badań, a więc kolejnych badań. W związku z tym brakuje ich nam, dlatego nie wystarczy ekstrapolować również z badań na dorosłych, na dzieci. Nie chcę Państwu opowiadać w ogóle o skutkach, bo o tym będzie mówić pani doktor Badrajak po mnie, ale chcę powiedzieć o tym, gdzie zaczynamy, jeśli chodzi o dowody. Tutaj mamy badanie z 2018 roku, które pokazuje, mamy 72% badanych pokazuje
skutki neurologiczne, neuropsychiatryczne, wpływ na DNA, na mechanizmy oksydacyjne w DNA, to jest 90% próby z 225 badań. To są badania, metabadania, metastudium. I w tej chwili mamy dwa badania na zwierzętach, więcej badań epidemiologicznych, gdzie mówi się, w związku z tym rakotwórczość promieniowania wymaga dalszych badań, głębszych badań. I teraz mamy zarodki dzieci na różnych etapach życia. Zaczynamy od, muszę powiedzieć, od, że WHO jest troszeczkę, waha się przed przyjęciem jasnego stanowiska, niestety, ale ostatnio równie przyznano, że w 2005 roku, że jest wyjątkowe okno narażenia u małych dzieci i u zarodków zupełnie inne niż u dorosłych. To jest 10 razy większy skutek w mózgu i ponad prawie do 10 razy większy w szpiku kostnym. Studium z 2014 roku z WHO, gdzie mówi się, że wpływy na zarodki i na dzieci są bardzo wysokie. Kiedy mówimy o krytycznych obszarach narażenia dzieci, mogą powodować skutki, które nie są rozpoznane funkcjonalnie ani strukturalnie, ale mogą się wyrażać w późniejszym obszarze, okresie życia i opóźnieniu rozwoju. To nas prowadzi do słynnego artykułu z 2011 roku WHO, gdzie mówi się o plastyczności, jeśli chodzi o rozwój. Ona się rozwija w narażeniu na czynniki toksyczne, co powoduje, że w kolejnych latach embriony, zarodki, embriony się rozwijają i jak reagują na wyzwania środowiska, wyzwania otoczenia. Tutaj jest, mamy artykuł z Neuroscience, gdzie się mówi jasno, że neuroplastyczność jest powoduje neurodegeneracyjne procesy później, jak choroby Alzheimera i Parkinsona. I teraz efekty są wyjątkowo ważne dla dzieci. Przechodzimy do efektów długoterminowych. To jest przede wszystkim oczywiście kwestia mózgu, rozwoju neurologicznego i tutaj mamy zaburzenia, różnego rodzaju zaburzenia, problemy kognitywne, zaburzenia snu. Bardzo ważne jest to, że promieniowanie może uderzyć w słabe mechanizmy jeszcze nierozwinięte u dzieci, przede wszystkim redukcję produkcji melatoniny i zniszczenie mieliny, co spowoduje, że rozwój dziecka na pewno się nie będzie odbywał prawidłowo. Mamy również efekty, skutki krótkoterminowe, które widzimy, jak zaburzenia snu, bezsenność, może to powodować na przykład takie urządzenie monitorujące u dziecka włożone do łóżeczka. Różne
efekty, musimy być na nie bardzo uważni. Jeśli mamy urządzenia bezprzewodowe w domu, musimy je usunąć i skonsultować się z lekarzem w tej kwestii. Dlaczego dzieci bardzo są narażone? Wszyscy wiemy o związkach chemicznych, które wpływają na rozwój dzieci, ale również promieniowanie jest kwestia, to jest wysokie napięcia w pniu mózgu, na które wpływają pola magnetyczne i bardzo trudno się adaptują do przewlekłych ekspozycji. Mamy również większe narażenie dzieci, jeśli chodzi o zmiany w DNA, co może spowodować zaburzenia rozwojowe. I teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy szybszy podział komórek, zwiększone uszkodzenie DNA, zmniejszony mechanizm naprawy DNA, to można powiedzieć, że dzieci są bardziej narażone na nowotwór i zaburzenia rozwoju mózgu. I teraz przechodzimy do narażenia, które jest niesłychanie wysokie. Dzieci będą miały w związku z tym bardzo wiele lat skumulowanego narażenia i te limity z 99 roku w tej chwili, kiedy porównamy do narażenia, które się pojawiło, czy które mamy, jest nie do porównania. To się zaczyna tak naprawdę i trwa we wszystkich fazach narażenia, właśnie tych wyjątkowego narażenia od okresu zarodka, okresu zarodkowego, embrionalnego i później, dziecko przyjmuje ponad dwa razy w obszarze mózgu generalnie, a ponad 35 razy w hipokampie, proszę Państwa. I mamy ekspozycję wewnętrzną, bardzo dobrze tutaj udokumentowane, zwłaszcza w artykule Lloyda Morgana, gdzie mówi się, że promieniowanie wchodzi głęboko i jest mocniejsze, ponieważ czaszka dziecka jest mała i cieńsza i w związku z tym te bariery są mniejsze. Tutaj mamy zdjęcia, które pokazują promieniowanie. Tutaj jest od żółtego w kierunku białego pod kątem intensywności i mamy pięcioletnie dziecko, potem dziecko starsze i dorosłego. To się nie pojawiło, nie było w cyrkulacji jakoś specjalnie, aż dopiero do 2011 roku, to wtedy zostało opublikowane. Tutaj mamy znowu symulacja Fernandesa, jak promieniowanie absorbowane jest w komórkach głowy, w całej głowie i szyi dziecka. Czerwone to jest jakby najbardziej intensywne promieniowanie, ale żółte wciąż jeszcze jest niepokojące. I znowu mamy obraz, jak promieniowanie rozkłada się w głowie chłopca, który siedzi przed urządzeniem bezprzewodowym. Tutaj mamy narażenie u zarodka, które jest całkowicie nie osłonięte przed promieniowaniem, jeśli matka używa urządzeń bezprzewodowych. Tutaj mamy największe narażenie, czy największy skutek dla głowy i kręgosłupa. I teraz co to oznacza? To narażenie może modulować system nerwowy, może powodować skrajne opóźnienie rozwoju systemu neuronów. I tutaj mamy literaturę dziedziny. To może powodować zaburzenia ciążowe i
urządzenia bezprzewodowe są związane z nadaktywnością i innymi problemami. Bardzo dobre tutaj źródła, jeśli chodzi o działanie na zarodki, to jest tutaj wspólne stanowisko o ciąży i w skutkach promieniowania bezprzewodowego z 2014 roku, podpisany przez 236 naukowców. I gdzie mówi się o tym, że może to mieć skutki na zachowania dzieci. Przechodzę tutaj do bardzo słynnego badania Divana i innych, gdzie mówi się, że wykorzystanie telefonów komórkowych 2-3 razy dziennie przez kobietę ciężarną może zwiększyć ryzyko problemów w zachowaniu społecznych i emocjonalnych do wieku lat 7. I ryzyko może dojść do, to jest o 54% zwiększone ryzyko, a o 80%, jeśli ekspozycja będzie kontynuowana. Tutaj przechodzimy do kolejnego badania dwóch lat później, po badaniu, o którym właśnie powiedziałam. Mamy ponad 28 tysięcy dzieci, które było w tym badaniu, gdzie wzięto pod uwagę inne czynniki, bo początkowo nie wierzono, że to poprzednie badanie tak naprawdę jest trafne i powtórzono je i tak naprawdę uzyskano potwierdzenie wyników. Mamy kolejne badanie późniejsze z 2017 roku. To są badanie 5 kohort w wielu krajach, gdzie mniej więcej te same wnioski zostały wyciągnięte. I teraz przechodzę do mitos, do mitu. Mówi się, że ponieważ Wi-Fi ma niski poziom energii, to jest to bezpiecznie. To nieprawda. Sieć bezprzewodowa może mieć silne pulsy i maksyma, ponieważ transfer przenosi informacje i to wtedy może dojść do bardzo dużej intensywności promieniowania i to może być bardzo bioaktywne. I druga kwestia to jest długotrwałość ekspozycji. 24 godziny na dobę jest bardzo bez przerwy, bardzo duże. W tej chwili mamy badania literaturowe, które pokazuje, że mamy stres oksydacyjny, który uszkadza DNA. Mamy świetne badanie z Niemiec, gdzie mamy 100 badań w tym metabadaniu z różnymi efektami. I kiedy bierzemy pod uwagę to, kiedy patrzymy na sieć bezprzewodową, możemy mieć, dajmy na to, laboratorium czy salę. Mamy 20 komputerów w sali zajęciowej, powiedzmy 20 studentów, 20 komputerów. Mamy pasywne narażenie i aktywne narażenie z konkretnych ludzi, którzy używają swoich własnych komputerów. To jest badanie z 2011 roku, gdzie Rada Europy ostrzega. Wiele również organizacji naukowych poszło w tym kierunku. W 2017 roku również mamy taką deklarację i mamy deklarację z Nikozji, o której będę mówiła. Mamy deklarację z Reykjaviku i tą nikozyjską. Pierwszym krajem, które wdrożyło legislację właśnie tego typu, to jest Francja. Wprowadzono bardzo silne prawo, które zabrania użycia jakichkolwiek urządzeń bezprzewodowych w szkołach do wieku 15 lat. Na Cyprze mamy takie miękkie zalecenie, żeby tego nie robić w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ale to nie tylko to, proszę Państwa. Co się tutaj dzieje?
od chwili wprowadzenia technologii cyfrowej w życie naszych dzieci są rzeczy, których nigdy żeśmy nie testowali. Co może się stać tym dzieciom? To problem bardzo poważny. Mamy tutaj zdjęcie, kolejne zdjęcie. Mamy dziecko, które siedzi na nocniku, który siedzi z iPadem. Moim zdaniem to jest po prostu, to jest przestępstwo, to jest kryminalne. Można zobaczyć kolejne zdjęcie z moim prawnuczku, który siedzi, po prostu siedzi i ma normalną książkę, słucha mnie, jak ja coś mu opowiadam, i to jest moim zdaniem właściwy wybór, a nie iPad. I teraz kolejna kwestia, kwestia uzależnienia. Proszę Państwa, nikt teraz już nie zaprzecza, że dzieci są uzależnione od tych technologii. I WHO w tej chwili już to oficjalnie przyznało. Także mamy monetę o dwóch stronach. Z jednej strony to jest promieniowanie, ale z drugiej strony nieracjonalne wykorzystanie tej technologii behawioralne. A zatem chodzi o to, aby w sposób racjonalny podchodzić do rozwoju technologii. Proszę pamiętać, że my nie jesteśmy przeciwni technologii jako takiej. Uważamy jednakowo, że należy ją dostosować do wieku dziecka. Wracajmy jednak do naszego podwórka. Jak na Cyprze staramy się w praktyce zastosować niektóre z tych rozwiązań? Przede wszystkim już od 2014 roku realizujemy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, która ma na celu ochronę naszych dzieci. Ta kampania zasadza się na trzech filarach. Pierwszy filar wiąże się z tworzeniem odpowiedniej polityki. Drugi filar to przede wszystkim to, co robimy w naszym domu rodzinnym, ale także to, co się dzieje w szkołach. I trzeci bardzo ważny filar to naturalnie kwestia leczenia i kwestia komunikowania się lekarzy z populacją dzieci. W naszych badaniach uwzględniamy opinię lekarzy, staramy się z nimi współpracować, prosimy, aby właśnie lekarze służyli swoją wiedzą ekspercką i edukowali nauczycieli, rodziców i same dzieci. Staramy się działać poprzez otwarty dialog z Ministerstwem Zdrowia, często gościmy w naszym parlamencie, gdzie przedstawiamy prezentacje dotyczące zagrożeń płynących z nowoczesnych technologii. W 2017 roku pierwszy sukces, czyli to rozporządzenie ministra zdrowia nakazujące ograniczenie stosowania urządzeń bezprzewodowych w szkołach. Jest to, można powiedzieć, unikalny przykład współpracy naszej komisji ze Stowarzyszeniem Lekarzy, bo widzą Państwo tutaj, że działamy nie tylko lokalnie. Jest to wspólna deklaracja podpisana przez dwa stowarzyszenia, cypryjskie i austriackie. A zatem unikalny przykład ponadnarodowej współpracy w tym ważnym temacie. I trzeci element, na który chcę zwrócić uwagę, to wypracowana przez nas deklaracja zawierająca wspólne stanowisko odnośnie do sieci bezprzewodowej. O tym będę jeszcze mówić nieco później. Jeśli chodzi o naszą współpracę z austriackim stowarzyszeniem naukowym, wydaliśmy wspólną deklarację, działamy także wspólnie, organizujemy konferencję, o niej także jeszcze będę mówić, bo ta właśnie współpraca ze środowiskiem lekarskim jest dla nas kluczowa, bo tak naprawdę jeżeli jesteśmy w stanie wpłynąć na rodziców, na nauczycieli i generalnie na opinię publiczną, to naszym najważniejszym orężem jest tutaj wiedza medyczna. Ponadto co roku uczestniczymy w konferencjach organizowanych przez stowarzyszenia lekarskie. Jesteśmy tam obecni. Jakie są najważniejsze przesłania deklaracji nikozyjskiej? Bo macie Państwo to oczywiście w swoich materiałach, ale chciałabym tylko powiedzieć, że przede wszystkim optujemy za tym, aby doszło do rewizji ustalonych wcześniej limitów przepływu. Chcemy uwzględnić w tych limitach również kryteria
kryteria biologiczne. Nie chcemy dopuścić do tego, by zbyt dużo czasu upłynęło, zanim opinia publiczna przekona się do tego, jak szkodliwe są te wysokie limity. Chcemy, aby zmiana następowała już teraz. Zwracamy także uwagę na konieczność ograniczenia dostępu do technologii cyfrowej u najmłodszych dzieci, czyli chcemy wprowadzić kryterium związane z wiekiem. No i sprawa, o której już mówiłam dość obszernie, mianowicie pragniemy wprowadzenia zakazu stosowania urządzeń technologii bezprzewodowej w szkołach. Teraz jeśli chodzi o samą sieć 5G. Sięgnęłam do internetu po taki plakat. On do mnie bardzo przemawia, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że ten obraz pokazuje nam bardzo dobitnie, czym jest sieć 5G. Jeszcze raz do niego wrócę. Aktualnie przez Cypr przetacza się dyskusja na temat 5G. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, nasz parlament zajął się tym tematem. Nasza komisja postanowiła przygotować wspólne oświadczenie ze współpracującymi z nami lekarzami. Tym samym sięgnęliśmy po medyczny autorytet i przygotowaliśmy następujące wspólne stanowisko. Otóż chcemy przede wszystkim wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie pomysłem wprowadzenia dodatkowej ekspozycji opinii publicznej i ludzi na ryzyko związane ze wdrożeniem sieci 5G. Wzywamy do przeprowadzenia odpowiednich badań, a przede wszystkim oceny wpływu sieci 5G na zdrowie obywateli i środowisko naturalne. Wzywamy także Parlament Cypryjski do wdrożenia i wprowadzenia odpowiedniego prawa, które zakazywałoby instalacji urządzeń bezprzewodowych w przedszkolach, w szkołach, przede wszystkim w tych miejscach, które są uczęszczane przez osoby poniżej 8 roku życia. Chcemy także, aby wyłączono do istniejących analiz kryteria oceny zdrowia biologicznego. Ponadto chcemy zwrócić uwagę na konieczność stosowania tzw. zasady right to know, czyli prawa do wiedzy. Uważamy, że obywatele mają prawo do tego, by zostać właściwie poinformowani o skutkach wprowadzania rozmaitych rozwiązań. Ta kampania informacyjna powinna być finansowana i organizowana przez władze publiczne, powinna być kampanią profesjonalną, powinna być kampanią wspieraną przez środowiska naukowe. Tak wygląda nasz projekt. Powiadam jeszcze raz, że jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który przez szeroko zakrojoną kampanię informacyjną chce zwrócić uwagę na problem cyfrowego narażenia naszych najmłodszych. Dzięki entuzjastycznej reakcji dyrektora szpitala dziecięcego w Nikozji udało nam się w ramach tego projektu przygotować kampanię wspólnie z departamentem tego szpitala na uczelni oraz wspólnie z jednym z oddziałów, a dokładniej oddziałem intensywnej terapii. Zebraliśmy wiele danych, ponadto udało nam się zaprosić dyrektora tego szpitala do współpracy w ramach naszego projektu. I oto są wyniki naszych badań prowadzonych wspólnie z oddziałem intensywnej terapii. Przypominam, dr Metzis, czyli dyrektor tego szpitala, aktywnie włączył się w nasz projekt. Udało nam się dokować następujących pomiarów, czyli bierna ekspozycja do 10 metrów od urządzenia, do 20 000 mikrowatów na metr kwadratowy i również aktywną ekspozycję, aktywne narażenie w pobliżu urządzenia. I tu widzą Państwo, że jest to wysoka dawka, aż do 26 000 mikrowatów na metr sześcienny. To są dokładnie te ekspozycje, których uważamy łatwo można się pozbyć, których spokojnie można uniknąć, po prostu wyłączając internet. Pamiętajmy jednakowo, że naturalnie my nie chcemy odciąć młodzieży do internetu,
pragniemy jedynie ograniczyć urządzenia bezprzewodowe. Z internetu dalej będzie można korzystać dzięki podłączeniu kablowemu. Wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę, bo oczywiście oddział intensywnej terapii to tylko jeden z oddziałów dużego szpitala i wszędzie tam znajdują się urządzenia, które po prostu sieją to promieniowanie. Coraz mniej mamy problemu z przekonaniem personelu medycznego, natomiast pojawiają się problemy z przekonaniem personelu pielęgniarskiego do tego, że nie warto instalować, nie warto korzystać z urządzeń bezprzewodowych w szpitalach. Wydaje się, że czeka nas jeszcze dość taka szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, by też ten średni personel medyczny przekonać do naszej racji. A zatem ta akcja pilotażowa, którą nazwaliśmy od nazwiska dyrektora Makarios, pozwoliła nam na zdobycie odpowiedniego zasobu wiedzy, dzięki któremu myślę będziemy w stanie lepiej dotrzeć do rodziców przede wszystkim i sprawić, by oni zrozumieli zagrożenia płynące z promieniowania. Ponieważ wielokrotnie rodzice mówią, ach, nie ma żadnego ryzyka, a właściwie nawet gdyby było, no to cóż możemy zrobić? Nie da się aktualnie żyć bez internetu. Oczywiście, że jest możliwość bezpiecznego korzystania z łącza internetowego, natomiast my opowiadamy się za tym, by w takich miejscach jak szpital i w jego najbliższym sąsiedztwie nie instalować nowych anten 3D, 4D czy tym bardziej 5D. Uważamy, że jest to zbędne. Można korzystać z internetu poprzez łącze kablowe. Tyle jeśli chodzi o oddział intensywnej terapii. Współpracowaliśmy także z oddziałem onkologicznym. Tutaj także działalność pilotażowa była naszym udziałem. Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na tych pacjentów małych, którzy są najbardziej narażeni na oddziaływanie wszystkich niekorzystnych czynników. Mówimy bowiem o pacjentach onkologicznych, o dzieciach cierpiących na rozmaitego rodzaju nowotwory. Tyle jeśli chodzi o współpracę w ramach projektu pilotażowego ze szpitalem. Druga rzecz dotyczyła naszej współpracy z nauczycielami. Postanowiliśmy wyjść do nauczycieli. Potrzebujemy przynajmniej kilka takich bezpiecznych stref wolnych od sieci bezprzewodowej dla naszych dzieci. Na przykład, jeżeli dziecko idzie do stołówki, by zjeść posiłek, powinna być to taka przestrzeń, w której nikt nie korzysta z telefonu komórkowego, byśmy spokojnie przez te kilka minut usiedli do posiłku bez konieczności czy bez możliwości nawet korzystania z urządzeń przenośnych. Dlaczego tak bardzo skupiamy się na tym otoczeniu szkolno-domowym? W zależności oczywiście od wieku dziecka, 60-90% czasu dziecko czy młodzież spędza w otoczeniu domowo-szkolnym. I teraz jeżeli będziemy w stanie rzeczywiście wprowadzić odpowiednie zmiany i bardziej bezpieczne środowisko w szkole i w domu, to można powiedzieć, że ta lwia część życia młodego człowieka będzie już zabezpieczona. Oczywiście słyszę te głosy, że w tej chwili Wi-Fi jest wszędzie. Oczywiście, że tak, ale chcemy, aby to urządzenie było na tyle bezpiecznej odległości od naszego dziecka, by mu nie zaszkodziło. A najważniejszym elementem jest właśnie element domowo-szkolny, bo to tam dziecko spędza najwięcej czasu. Oczywiście dzieci łatwo się przyzwyczajają, wręcz uzależniają od swoich urządzeń. Sprawia im to wielką przyjemność, że mogą korzystać z urządzeń przenośnych. Stąd tak istotna rola rodziców, nauczycieli, ale także naturalnie lekarzy. I na to chciałabym zwrócić uwagę. Odnoszę Państwa jeszcze, czy odsyłam do naszej strony internetowej. Mogą Państwo sobie na nią wejść i tam za darmo ściągnąć przygotowane przez nas broszury. Tak więc naszym celem jest przede wszystkim uświadomienie problemu ludziom, ale także wyposażenie w ich odpowiednie narzędzia. Chcemy, aby dzieci także miały prawo do wypowiedzenia się na temat tego, jak wyobrażają sobie swoją przyszłość. Uważamy, że dzieci powinny stać się adwokatami tej zmiany. Oto jest moja wnuczka, 7-letnia Elena, która, widzą Państwo, przygotowała
dla nas, dla mnie taki rysunek, że mamy Wi-Fi. Wi-Fi jest przekreślone, bo dla mojej wnuczki brak Wi-Fi oznacza, że żyje szczęśliwie i szczęśliwe są także otaczające ją zwierzęta, jest zdrowa. Moja wnuczka już wie, że ma prawo do zdrowego środowiska i że by zachować zdrowie, musi znajdować się w bezpiecznej odległości od źródła bezprzewodowego internetu. Oczywiście ona wie, że w przypadku zagrożenia może skorzystać z mojej komórki. Ja jej nie odmawiam tego dostępu. I znowu, moja wnuczka Serafina w wieku 7,5 roku ogląda te broszury i też chce uczestniczyć w tym projekcie. Widzą Państwo, że ona się cieszy, iż przygotowałam taki materiał. Widać, że mówi mi brawo, brawo babciu, gratuluję mi tego projektu, który, jak rozumiem, jest przygotowany po to, by mogła żyć bezpieczniej i zdrowiej. I jeszcze ostatnia nasza kampania, którą zatytułowaliśmy Żyjąc z technologią, jak chronić nasze dzieci. Staramy się zwrócić uwagę na przypadki nadmiernego korzystania z technologii. Powiadam jeszcze raz, nie jesteśmy przeciwni technologii jako takiej, natomiast sprzeciwiamy się przypadkom ich nadużywania, a przede wszystkim chcemy stosować działania profilaktyczne, aby młodzi ludzie nie wpadali w uzależnienia. Zwracamy uwagę na badania, które potwierdzają, iż uzależnienie od internetu jest jednym z poważniejszych, jest jedną z poważniejszych chorób. Zresztą po raz pierwszy nasze Ministerstwo Zdrowia przyznało, że jest to już zaburzenie. I jeszcze kilka zdjęć pokazujących nasze broszury. Mamy broszurki, ale mamy także naklejki. Te naklejki trafiają do autobusów, do transportu publicznego. Staramy się w ten sposób szerzyć wiedzę, informować opinię publiczną, zwracać uwagę na konieczność chronienia tych najmłodszych. I już tytułem podsumowania. Kilka wniosków. Nie ma żadnych wątpliwości, że potencjalny efekt bezprzewodowej technologii u dzieci jest dużo bardziej poważny niż w przypadku osób dorosłych. W wielu przypadkach ma także charakter nieodwracalny. Bardzo wiele z tych obszarów nie jest jeszcze odpowiednio przebadanych. Dlatego tak ważne jest, by stosować zasadę ostrożności we wdrażaniu nowych technologii, by bezwzględnie przestrzegać obowiązujących limitów. Natomiast chcemy jeszcze podkreślić, iż ciężar dowiedzenia, iż nowa technologia jest bezpieczna, spoczywa na jej producencie. Zwracamy także uwagę na to, jak istotna jest współpraca ze środowiskiem lekarskim. To właśnie lekarze mogą wpływać, ale także doradzać rodzicom w zakresie tego, jak w sposób bezpieczny stosować i używać internetu. Uważamy, że samo promieniowanie elektromagnetyczne musi być lepiej przebadane, ale przede wszystkim opowiadamy się za ograniczeniem stosowania tego promieniowania u najmłodszych oraz regularnej i systematycznej kontroli i monitoringu nad limitami tychże tego promieniowania. Teraz co możemy uczynić? My, jako naukowcy zajmujący się ochroną zdrowia publicznego, powinniśmy odrzucić dylematy i skupić się przede wszystkim na naszym moralnym zobowiązaniu, którym jest ochrona zdrowia publicznego. Powinniśmy, tak jak nauczali starożytni Grecy, służyć prawdzie. Dlatego w nauce także powinniśmy trzymać się zasady ostrożnościowej, dostarczając politykom, ale także i opinii publicznej, sprawdzonych i konkretnych informacji, które powinny zasadzać się na naukowych, prowadzonych przez nas badaniach, tak by można je było ocenić i wprowadzić w życie. My jako naukowcy musimy tworzyć i wdrażać
zbudować. Tak naprawdę prawdziwą metodę zasadzającą się na zarządzaniu ryzykiem zgodnie z zasadami stosowania badań naukowych. Proszę Państwa, tyle z mojej strony. Na koniec bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi Majchrowskiemu za zaproszenie mnie na już czwarte międzynarodowe forum, a wszystkim z Państwa dziękuję za cierpliwość i za uwagę.